Szalom bracia, ksiądz Michał Leśniak, jestem moderatorem diecezjalnym w Krakowie i dzisiaj już słyszeliśmy o Światowych Dniach Młodzieży. Ksiądz Grzegorz Suchodolski mówił w takim zarysie, jak te dni będą wyglądać. Natomiast ja jestem tutaj przed wami po to, aby powiedzieć w dużym konkrecie, jak my jako Ruch Światło Życie możemy się w te Światowe Dni Młodych zaangażować. Jest kilka takich rzeczywistości, do których chcę was, kochani, bardzo, bardzo gorąco zaprosić. Jest to bardzo ważna chwila. Wiem, że teraz jest też ważna chwila składania tych pieniędzy na łazę, ale bardzo was proszę, aby też posłuchać o tym, co chcę powiedzieć. Pierwsza sprawa to wspomniane już dzisiaj targi powołaniowe. One będą odbywać się przy stadionie, na stadionie Krakowi. Za te targi powołaniowe, za naszą obecność jako Ruchu Światło Życia na tych targach powołaniowych są odpowiedzialne diakonie centralne. I tak, w Akademii Rodziny będą zaangażowane diakonie domowe Kościół oraz diakonia życia. W Akademii Boga będzie zaangażowana diakonia modlitwy oraz diakonia liturgiczna. A w Akademii Miłosierdzia, diakonia miłosierdzia. I jeśli ktoś z was, kochani, chciałby zaangażować się właśnie w te targi powołaniowe, proszę zgłaszać się do już wspomnianych centralnych diakonii. Jeszcze raz powtórzę. Akademia Rodziny, Domowy Kościół i Diakonia Życia. Akademia Boga, diakonia modlitwy i diakonia liturgiczna. Akademia Miłosierdzia, diakonia miłosierdzia. Dziękuję bardzo i wyzwolenia. Takiej informacji nie miałem. Druga rzeczywistość, pierwsza, targi powołaniowe, kropka. Druga rzeczywistość to jest Festiwal Młodych. My, kochani, jako Ruch Światło Życie, ogólnopolska rzeczywistość, otrzymaliśmy od organizatorów, jeśli można powiedzieć, otrzymaliśmy, Kościół Bożego Ciała. Jak ktoś zna Kraków i Kazimierz, to jest jeden z największych kościołów w Krakowie, jeśli chodzi o powierzchnię wewnątrz, zaraz gdzieś tam po Bazylice Miłosierdzia Bożego. I ten kościół my będziemy mogli wykorzystać w ramach tego Festiwalu Młodych. I teraz będzie bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o zgłoszenia do Festiwalu Młodych. Jeśli są jakieś grupy diecezjalne, parafialne, rejonowe, innych diakonii, które chcą się zgłosić do tego Festiwalu Młodych. Na czym będzie polegał Festiwal Młodych? Ksiądz Grzegorz mówił o tym. Przez różnego rodzaju aktywność, modlitwa, pantomima, ewangelizacja, różnego innego, koncert, śpiew, taniec, aby pokazać tym ludziom, którzy przyjdą do tego kościoła, będą mieć taki zestaw ci pielgrzymi, właśnie nasz ruch. Jeśli ktoś chce się zaangażować w to dzieło, to bardzo proszę, aby wysyłać do mnie albo na mój adres, który można łatwo znaleźć w internecie, albo na adres naszego duszpasterstwa krakowskiego, wysyłać swoje zgłoszenia. Już niektóre mam, przede wszystkim z Katowic. Tu chcę bardzo serdecznie podziękować za tą aktywność. Natomiast czekamy na większe jeszcze wasze zaangażowanie. Festiwal Młodych, Kościół Bożego Ciała. Jeszcze raz. Adres internetowy mój podam. Łatwiej go znaleźć w internecie, ale go podam oczywiście. Michał Pat, tak jak Michał, tylko bez polskiego znaku, i PAT, jak kiedyś Papieska Akademia Teologiczna, michalpat@gmail.com. michalpat@gmail.com. Festiwal Młodych, druga rzeczywistość, kropka. Trzecia sprawa, i to jest chyba najważniejsza rzecz, o którą jesteśmy proszeni przez organizatorów Światowych Dni Młodych. Jest to kwestia Komunii Świętej. Komunii Świętej w dwóch wydarzeniach centralnych, o których wspominał ksiądz Grzegorz. We wtorek wieczorem o 18:00 msza święta na Błoniach,
i w niedzielę o 10:00 msza święta z Ojcem Świętym, biskupem Rzymu, papieżem Franciszkiem na Campus Misericordie. Kto z was był na Światowych Dniach Młodych albo słyszał, to wie o tym, że Komunia Święta jest bardzo newralgicznym momentem. Żeby tego uniknąć, potrzebujemy bardzo dużej grupy ludzi, którzy będą po pierwsze rozdawać Komunię Świętą jako szafarze, po drugie ludzi, którzy będą wskazywać miejsca, gdzie Komunia Święta jest rozdawana. A organizatorzy przygotowują parasolki, które będą wskazywać to miejsce. Ja wam teraz powiem liczby. One są bardzo trudne do wyobrażenia. We wtorek na mszę świętą otwarcia, którą będzie celebrował ksiądz Stanisław kardynał Dziwisz na Błoniach o 18:00, potrzebujemy mniej więcej 2,5 tysiąca szafarzy i 2,5 tysiąca ludzi do parasolek. To może jeszcze łatwo sobie wyobrazić. Natomiast na niedzielę potrzebujemy 8 tysięcy ludzi rozdających komunię i 8 tysięcy ludzi do parasolek. I to już jest trudne do wyobrażenia. Organizatorzy proszą nas jako Ruch Światło Życie, abyśmy przede wszystkim zajęli się kwestią parasolek. Jakkolwiek to brzmi. Ale w komitecie organizacyjnym tak to się nazywa. Jak się zgłaszać? Została aktywowana kilkanaście minut temu taka strona Komunia SDM bez polskiego znaku, komuniasdm.pl. Na tej stronie myślę, że w przeciągu tygodnia pojawi się formularz, przez który będzie można się zgłaszać do posługi w czasie tej Komunii Świętej. Chcę zaznaczyć, to jest ważna rzecz, zgłoszenie się do tej posługi nie będzie się wiązało, to nie będzie równoznaczne z zgłoszeniem jako pielgrzym na Światowe Dni Młodzieży. Trzeba sobie to jasno pamiętać o tym. Do wszystkich moderatorów diecezjalnych służby liturgicznej i moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło Życie pójdzie też informacja, bo oni będą weryfikować ludzi, was, innych ludzi, którym wy o tym powiecie, którzy będą się chcieli zgłosić do tej posługi parasolek. I ostatnia rzecz, szafarze. Jeśli są wśród nas, a są też z domowego kościoła szafarze, też zachęcamy bardzo serdecznie, aby się zgłaszać do tej posługi rozdawania Komunii Świętej. Jest bardzo wielka potrzeba. Te zapisy będą prowadzić szafarze i odpowiedzialne za szafarzy też naszej archidiecezji. Można też przez tą stronę, o której mówiłem, szukać też kontaktu komuniasdm.pl, szukać kontaktu właśnie, jeśli chodzi o posługę dla szafarzy. Wiem, że długo mówiłem, ale to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. To jest jedyna szansa, żeby w takim gronie, to była jedyna szansa, żeby to powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, szczęść Boże.